Witam, zapraszam na drugą odsłonę mojego filmu o najlepszych hamulcach hydraulicznych za około 500 zł. Czasy się zmieniają, kryzysy mijają, więc ceny części też są teraz inne. W 2023 dorki za 500 zł były okazją. Jednak na początku roku 2024 w tej cenie można znaleźć o klasę wyższe SLX-y. Tylko czy warto dopłacać? Czy lepiej wziąć sprawdzone dory, które można teraz kupić za około 400 zł? Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. SLX-y i deorki wyglądają prawie identycznie, ale jest między nimi kilka różnic. Najbardziej widoczna to kolor, który niestety dla mnie jest minusem. Kto wymyślił ten niebieski? Nie wiem. Ale i tak, najgorzej wypadają korby. Klamki wyglądają prawie identycznie, ale takie nie są. Łączy je ten sam system Servo Wave i One Way Bleed, ale w SLX-ach jest też zaślepiona regulacja skoku klamki Free Stroke. Oczywiście można tam wkręcić normalną śrubkę i będzie to działać jak w XT, ale jak większość pewnie wie, dużo to ona nie zmienia. SLX-y mają też pokrętło do regulacji odległości dźwigni, które obsługuje się bez użycia narzędzi i to rzeczywiście jest przydatne. W deorce potrzeba do tego klucza ampulowego. Identyczne są za to obejmy klamek w nowym standardzie iSpec EV i przewody hamulcowe BH90, ale deorki nie mają ruchomego banjo przy zacisku. W obu przypadkach można używać organiczne i metaliczne klocki z radiatorami lub bez. A co do samego zacisku, to ten w SLX-ie ma inną budowę i odpowietrznik od dołu. Najważniejszą różnicą jednak jest to, że w SLX-ach są ceramiczne tłoczki, jak w droższych XT i XTR-ach. Dzięki nim trudniej zagotować układ, gdyż ceramika nie przekazuje ciepła, tak jak stalowe tłoczki w dorkach, które mogą również rdzewieć. Ale żeby nie było zbyt dobrze, to ceramicznym zdarza się pękać, chociaż ja nigdy nie miałem takiego problemu, a przerobiłem wszystkie generacje XT i SLX-ów z ostatnich 15 lat. Minusem deorek, który irytuje mnie jednak najbardziej i uważam, że w tej półce cenowej nie powinien mieć miejsca, jest to, że tak jak najtańsza Livio za 160 zł korzystają z tej samej, beznadziejnej, rozginanej zawleczki. W SLX-ach jest to zrobione w cywilizowany sposób i klocki trzyma śrubka ze spinką. W sumie to chyba wszystkie różnice, a jeśli o czymś zapomniałem, dajcie znać w komentarzach. Grupa SLX od lat jest złotym środkiem i ma najlepszy stosunek jakości do ceny, więc jeśli jeździsz ostrzej lub te 150 zł więcej nie jest dla Ciebie problemem, weź SLX-y. Jeśli jednak masz okrojony budżet, jesteś lekki i jeździsz rekreacyjnie, deorki będą w zupełności wystarczające. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!